светло е, бар за ладния барник, е по-друг. Барник, то есть заводник, który zdobył srebrny medal mistrzostw Polski w K1 w tym roku i przegrał w finale z obecnym mistrzem w tej kategorii Boxing Challenge, Maksymilianem Bratkowiczem, który był tutaj przed chwilą w ringu. Bartek Debrato z kolei bardzo uniwersalny zawodnik, który zaczynał karierę ze sportami walki od taekwondo, później był kickboxing, w międzyczasie także MMA. No, trzeba powiedzieć, że bardzo mocny prawy posłał Bartek Bydra. A tutaj już 86 kg. No, ależ teraz potężny prawy Bydry. Świetny zamachowy, prawą ręką doszedł do głowy Bartnika. No, tak jak mówiłem, tutaj już jest 86 kg, oczywiście ci zawodnicy są ciężsi, tutaj waga słuszna, także już ciosy mocniejsze. Zdecydowanie ważą. Tutaj czasem jeden cios może zrobić różnicę. Widzimy Bydra liczony. Ale Bartnik teraz rzuca się na rywala, to może być koniec już za chwilę. Tak, zerwał szybko klincz, Bartnik nie musiał interweniować, jest sędzia. Bydra w sporych opałach. Kolejny raz liczony Bydra, widzimy, że chwieje się na nogach. Będzie kontynuował, czy nie będzie? A więc jednak Bydra dalej w grze. Się prawym, jeszcze jeden szeroki prawy. Czeka Bartnik na jeden konkretny atak. Jeszcze kolejny lewy, który zachwiał Bydrą. Widzimy, że Bartek Bydra pływa w ringu. No i teraz kwestia jest, czy zawodnik z Fight Fabric będzie w stanie walkę i jeśli będzie w stanie, no to jak zaprezentuje się, jak odpowie na te dwa knockdowny, które sprawił Łukasz Bartnik w pierwszej rundzie. Widzimy tutaj narożnik robi wszystko, żeby jakoś doprowadzić Bartnika Bydrę do stanu używalności. Tutaj potężne lewe kopnięcie prosto w szczękę. Mamy rundę wypunktowaną. 10-7, 2 knockdowny. Jest bardzo trudna sytuacja Bartłomieja Bydry. No tutaj Bartłomiej Bydra no, potrzebuje knockoutu, żeby być zwycięzcą z tego pojedynku. I rozpoczynamy, runda druga. I Bartnik od razu zaczyna. Widzimy, że Bydra próbuje się jakoś oddzięczyć swojemu rywalowi, no ale na razie nie robi to większego wrażenia na Bartniku. Chociaż mam wrażenie, że Bartnik również nieco opadł sił. Ach, bardzo dużo mocnych ciosów, tylko wiele z nich przeszywa powietrze, szczególnie od strony Bydry. Bartnik widzimy skupiony. O, teraz potężny znowu prawy Bartłomieja Bydry. Ale jakby na Bartniku nie robi to większego wrażenia. Zachwiał Bydrą mocno. Kolejny raz liczony jest Bartłomiej Bydra. A takie odnoszę wrażenie, że Bydra już zaczął się słonić na nogach przy wykonywaniu tej całej. Tak, jeszcze przed ciosem, który doszedł do jego głowy. No to wydaje się, że jeden knockdown może być poprawny. Trafił prawym Bydra, nie poddaje się. Widzimy, że rzuca wszystko na jedną kartę. To już chyba będzie koniec.
zwycięzcą pierwszej walki Gali Tenzel Kickboxing Challenge 15. A więc zamalował swojego rywala w pierwszej rundzie i w drugiej tylko po końcu dzieła. A więc podopieczny trenera Rafała Murata wygrywa techniczny knockout, druga runda. Zwycięzcy i dla pokonanego. Jeszcze raz, panie i panowie, nagrodźmy brawami obu wojowników, którzy tutaj przetarli nam ring, powiedziałbym kolokwialnie. I za chwilę oficjalny werdykt. Panie i panowie, przez TKO w drugiej rundzie zwycięzcą pojedynku zostaje Łukasz Bartnik.